mocna rodzina, która się wspólnie modli, która głosi Słowo Boże, która czyta Słowo Boże, która karmi się Słowem Bożym, która wielbi Boga codziennie. To jest najlepszy bastion, najlepsza twierdza, w której możemy się czuć bezpiecznie, w której możemy wzrastać, w której możemy przekazywać wartości. Witam. Dobry wieczór, szczęść Boże. Nazywam się Adam Szamraj. Przyjechałem z Bydgoszczy do Lublina po raz trzeci na Noc Chwały z małżonką i z najmłodszym synem w tym roku. Jest to dla nas ważne miejsce, miejsce, gdzie możemy spotkać innych chrześcijan, katolików, którzy chcą tę sylwestrową noc i przywitanie Nowego Roku uczynić wspólnie z innymi w radości, uwielbiając Boga. Moje doświadczenie Boga jest niedługie. Tak naprawdę nawróciłem się 11 lat temu. Otrzymałem łaskę wraz z moją małżonką w tym samym czasie i jesteśmy wdzięczni Bogu za to, co uczynił w naszym życiu. Od tego momentu nawrócenia przemienił całe nasze życie. Od dnia nawrócenia wszystkie kolejne dni były nasączone miłością w naszym małżeństwie, miłością w rodzinie, poszukiwaniem nowych rozwiązań, były nacechowane prawdziwym nawróceniem. Zakochaliśmy się w Słowie Bożym, zaczęliśmy je analizować, poznawać, studiować, czytać, żywić się nim codziennie. Zaczęliśmy robić coś, czego przez 22 lata małżeństwa nie robiliśmy, czyli zaczęliśmy się wspólnie modlić. Zaczęliśmy jako małżonkowie wspólnie się modlić, zaczęliśmy z dziećmi wspólnie się modlić, zaczęliśmy się uczyć tego, co to jest modlitwa, zaczęliśmy wchodzić w relacje z Bogiem, zaczęliśmy Go poznawać i pragniemy robić to coraz głębiej i częściej. Tutaj to miejsce, ten czas jest dla nas też takim czasem specjalnego doświadczenia, gdzie możemy poznawać Boga, gdzie możemy się do Niego przybliżać, gdzie możemy, uwielbiając Go, wsłuchując się w Słowo Boże, śpiewając pieśni uwielbienia, odnajdywać atmosferę Bożej obecności i przeżywać Jego obecność, która jest nam niezbędna do tego, by wzrastać, umacniać nas samych, nasze relacje, żeby zaczerpnąć świeżego ducha, żeby przywieźć go do swoich, do naszej wspólnoty. Tak jak powiedziałem, 11 lat temu dostąpiliśmy łaski nawrócenia jako małżeństwo. I nie wiedzieliśmy, co z tym darem, z tym skarbem robić. Owocem tego było poszukiwanie miejsca w Kościele. Owocem też tego było, tak jak wcześniej mówiłem, zagłębienie się w Słowo Boże. Nagła potrzeba miłości dla Kościoła, umiłowanie mszy świętej, wszystkiego tego, co było związane z Bożą obecnością. Odnajdywaliśmy ją w wielu miejscach i to było naszym takim początkiem, takim zachłyśnięciem się Bogiem. Później, szukając miejsca w Kościele, przewijaliśmy się przez kilka wspólnot, sympatyzowaliśmy z kilkoma. Trafiliśmy do bydgoskiej wspólnoty charyzmatycznej. Wcześniej o charyzmatach nie wiedzieliśmy totalnie nic. Było to dla nas zupełnie nowa płaszczyzna, nowe zaskoczenie. Szukając miejsca w Kościele, przewijaliśmy się przez kilka wspólnot, z którymi sympatyzowaliśmy. Później na kilka lat zatrzymaliśmy się na dłużej w jednej z bydgoskich wspólnot, gdzie poznawaliśmy charyzmaty, gdzie doświadczaliśmy ich i gdzie dalej poszukiwaliśmy swojego miejsca. Duch Święty przekierował nas na poradnictwo przedmałżeńskie. Tam poznawaliśmy pewne zasady, pewne teologiczne pojęcia, naturalne planowanie rodziny. Mieliśmy taką ochotę służyć
młodym ludziom, którzy mają zawierać związek małżeński, którzy chcą brać ślub kościelny w naszym kościele katolickim. I w tej posłudze przez kilka lat dobrze się odnajdywaliśmy. Nasze spotkania bardzo szybko przerodziły się w spotkania ewangelizacyjne z młodymi ludźmi. Zauważyliśmy, że młodzi ludzie przede wszystkim potrzebują spotkania z Jezusem. Nie umieliśmy ewangelizować. Mieliśmy tylko informacje, te, które można przekazać w tradycyjny sposób o NPR-ze, czyli naturalnym planowaniu rodziny, ogólnie o zasadzie małżeństwa, o tym, co jest, czym jest ślub i czym jest życie małżeńskie. Mieliśmy też swoje bogate doświadczenie małżeńskie, którym mogliśmy się podzielić. I w międzyczasie tak zwanym odbyliśmy kurs Paweł, który był kursem typowo ewangelizacyjnym. I wtedy otworzyły nam się oczy, jak łatwo i prosto docierać do ludzi, którzy tak naprawdę nie znają Boga, którzy potrzebują Boga, a my dostajemy ich w prezencie od Ducha Świętego do tego, by powiedzieć im o miłości Bożej, o tym, że Jezus jest Panem i Zbawicielem, że mogą Go przyjąć do swojego życia, że mogą Go zaprosić do swojego małżeństwa. To były nasze początki działania, poszukiwań i współpracy z Duchem Świętym. Później okazało się, że te wartości małżeńskie są na tyle istotne, o których zaczęliśmy mówić tym, którzy mają stać się małżonkami, że wielu małżonków sami, że wiele małżeństw zaczęło nas pytać, poszukiwać rozwiązań dla swoich problemów i zauważyliśmy, że problemy małżeńskie to jest bardzo istotna sprawa. Potem wielkim naszym odkryciem było to, że Słowo Boże pokazuje, że grzech w małżeństwie był od samego początku. Adam i Ewa byli już w relacji małżeńskiej, kiedy dopuścili się pierwszego grzechu. Ich synowie też, czyli akcja dzieje się w rodzinie, w małżeństwie i małżeństwo jest idealnym miejscem do działania złego. I zaczęliśmy szukać rozwiązań. I wiemy, że jedynym rozwiązaniem jest obecność Jezusa Chrystusa i Jego Ducha w małżeństwie. Kiedy dwoje ludzi, którzy są świątynią Ducha Świętego, podejmuje współpracę z Duchem Świętym, to naprawdę mogą dziać się dobre rzeczy. To naprawdę mogą zdziałać wiele. I to jest pierwszy i najsilniejszy bastion przeciwko złu, które krąży wokół małżeństwa, wokół rodziny. Mocna rodzina, która się wspólnie modli, która głosi Słowo Boże, która czyta Słowo Boże, która karmi się Słowem Bożym, która wielbi Boga codziennie, to jest najlepszy bastion, najlepsza twierdza, w której możemy się czuć bezpiecznie, w której możemy wzrastać, w której możemy przekazywać wartości. Ważne też okazało się z czasem, że ta modlitwa ma być modlitwą, która jest modlitwą taką wypływającą z potrzeby serca, z potrzeby ducha. Taką modlitwą, która jest, w czasie której też jest możliwość spotkania żywego Boga. Zaczęliśmy odkrywać, że nasza modlitwa może być prawdziwym spotkaniem z Bogiem, z żywym Jezusem, z żywym Jego Słowem, który ma moc przemieniać nas. I tam też Duch Święty działa, który przychodzi, który daje, który udziela swoją mądrość, który udziela wskazówki, który też pokazuje rozwiązania na przyszłość, o których wcześniej byśmy nie wiedzieli. Życie charyzmatyczne stało się z dnia na dzień coraz większym naszym udziałem. Poznawaliśmy i dostawaliśmy te charyzmaty, z których na początku nie umieliśmy korzystać. Ale po jakimś czasie, kiedy widzieliśmy, że Bóg prowadzi nas w tym wszystkim, poprzez różne rekolekcje, różne konferencje, różne spotkania. Szukaliśmy tego jeżdżąc w różne miejsca w kraju, na różne właśnie warsztaty i tam doznawaliśmy olśnienia, że przecież to wszystko jest takie proste, takie naturalne, że Bóg naprawdę chce naszego szczęścia. I zaczęliśmy o tym mówić, zaczęliśmy o tym nauczać. Wokół naszego domu zaczęli gromadzić się ludzie, przychodzić na modlitwę. Widzieli, że Bóg naprawdę działa.
widzieli, że Bóg naprawdę ma coś do powiedzenia dla każdego z nas, że Bóg chce interesować się naszym życiem, kiedy poznawali Słowo Boże, kiedy otwierali Biblię, niektórzy pierwszy raz w życiu, niektórzy ze zdziwieniem widzieli, że Bóg naprawdę ma mądrość dla każdego z nas. I niektórzy z nich zostali, chcieli jeszcze więcej. Niektórzy powiedzieli, że nie, bo to wymaga zbyt mocnej przemiany ich życia, nie chcieli zrezygnować. Ci znajomi i przyjaciele gdzieś się oddalili, ale teraz po latach wracają i chcą więcej, potrzebują wsparcia, potrzebują porady, potrzebują modlitwy, potrzebują wstawiennictwa. I nasz dom jest otwarty od wielu, wielu lat, gdzie uwielbienie, modlitwa, śpiew, Słowo Boże rozbrzmiewają codziennie, wyraźnie, głośno, także wszyscy mogą to usłyszeć. Takie spotkania odbywały się przez kilka lat w naszym ogrodzie, szczególnie latem, potem jak już nie było właściwej aury w naszym domu i zrodził się pomysł, zrodziła się potrzeba, żeby powstała wspólnota. Nazwaliśmy ją Ogród Chwały. Funkcjonuje ona od 5 lat. Skupia głównie małżeństwa. Nasza wspólnota stara się opierać o 4 takie główne filary. Po pierwsze, Słowo Boże, poznawanie tego Słowa, przyjmowanie tego Słowa, życie Słowem, karmienie się codziennie. To jest pierwsza zasada. Drugim takim filarem jest umacnianie więzi rodzinnych, działanie na rzecz umacniania innych rodzin, małżeństw. Uwielbienie jest trzecim filarem. Wszyscy w naszej wspólnocie pragną wielbić Boga. Jest to potrzeba ich serca. Na każdym spotkaniu cotygodniowym wielbimy Boga. Raz w miesiącu robimy to dla całej parafii. Wielbimy też Boga w innych miejscach, gdzie jesteśmy zaproszeni. I takim czwartym filarem jest głoszenie Ewangelii. Głosimy Ewangelię tak, jak umiemy. Z naszym takim sposobem jest czytanie po prostu Słowa Bożego w centrum miasta, głoszenie kerygmatu, pieśni uwielbienia i to jest jeden ze sposobów. Drugim naszym pomysłem jest tak zwana barka, czyli wypływamy wyczarterowaną dużą łodzią, która pomieści 30-35 osób. Zapraszamy na bezpłatne pływanie po brdzie, na rejsy około półgodzinne. Zachęcamy osoby, wręczamy im zaproszenia i w ciągu 3 godzin robimy około 5 takich rejsów. Na każdy z nich wsiada na łódź około 30 osób. 150 osób może usłyszeć dobrą nowinę o Jezusie, o tym, że umarł i zmartwychwstał dla nas, że w Nim jest zbawienie, że Duch Święty może nas umocnić w drodze do zbawienia, iż to wszystko wynika z Bożej miłości do każdego z nas i że tylko grzech nas oddziela od tego, że tego nie doświadczamy na co dzień. Wiele osób wysiada z tej łodzi ze łzami w oczach. Na brzegu czekają ludzie, którzy mogą się nimi zająć, udzielić im pomocy, modląc się wstawienniczo, modląc się o uzdrowienie. Zapraszamy ich do wspólnoty, na uwielbienie. To są takie nasze najprostsze sposoby. Chcemy to robić jak najczęściej. W tym roku planujemy, żeby to było praktycznie przez całe wakacje, a w miesiącach wiosennych i jesiennych przynajmniej 2 razy w miesiącu. To są takie nasze proste, bydgoskie sposoby na ewangelizację, na to, żeby być wśród ludzi, którzy głoszą Ewangelię. A tak jak powiedziałem na początku, tutaj miejsce w Lublinie to jest miejsce, gdzie możemy się uczyć od tych, którzy mają duże doświadczenie, którzy robią duże rzeczy, którzy prawdziwie współpracują i działają z Duchem Świętym.